Hej, siemanko, pokażę jak przenosić wam te auta z trybu fabularnego do online'a, jak je tam zaś zapisać. No potrzebujemy Save Wizarda i GTA tego edytora. Będziemy potrzebowali też, bo ja to robię akurat na kołach F1. Jeżeli ktoś chce, no to przypnę w linku te linki do pobrania tych dwóch. Tych dwóch tu plików. Tak, no. Musimy swojego save'a skopiować sobie na pendrive'a, podpiąć go pod komputer, w Save Wizardzie odpalić, kliknąć te Advanced Mode. I albo wyekstraktować sobie ten swój plik, albo tutaj ja wrzucę ten drugi już gotowy. Mój z kołami, można sobie go tam wrzucić. No ci co wiedzą jak to się robi, no nie będę tu się tu kurde za bardzo rozwodził o co chodzi, jak tam wrzucić innego save'a na nasz obecny. No tego ja tu ekstraktuję sobie tam folder, musimy wiedzieć który, to można zminimalizować. Teraz otwieramy save editor, GTA editor, Grand Theft Auto 5, open file i otwieramy ten plik, który no ja tu pokazywałem jak go tam wyodrębnić, o ten SGTA 500 albo ten SGTA 500 tu podpisany SHLS 86. Ja do tego 86 wam wrzucę link do pobrania. No i tutaj właśnie postać z fabuły, idziemy na garaż, zaznaczamy sobie garaż, że to musi być nie garaż, a odprowadzony na policję, obojętnie która postać, Franklin, Trevor, no można 6 aut sobie tu zgarnąć za jednym zamachem. Wybieramy coś, co nie ma kół. No jeżeli robicie to na przykładzie, tak jak ja tutaj na tych kołach F1, tak żeby mieć tutaj te wykrzykniki. Klikam impunt, czyli więzienie, tam areszt, chujwie odholowany i dodaję ten plik. I ten tu kurde klaunowóz zastępuje tym samochodem z tego pliku tam już, który ma koła F1. Tylko tu jak widać nadal zostały mi te klinsy, ale tu właśnie zaraz ich się pozbędziemy. I teraz też klikam ten folderek, znowu na drugim aucie zamieniam, też daję tego z kołami F1. Ten Ruiner i tak się, no przenieść się przenosi, ale znika, to jest auto z czarnej listy już chyba i nic z tego nie ma. Teraz wybieram jakiś garaż, gdzie nie mam samochodu i są tu właśnie znaki zapytania. I teraz mogę edytować sobie cały ten samochód poza kołami. Nie ruszam. Ani tak jak tu pisze Wells, type, tire, desing, takie tam pierdoły. Tu kół już nie ruszam. Kolory, inne pierdoły, opancerzenie, tam wszystko można sobie robić, ale przy kołach tutaj już nie robimy nic. No jeżeli ktoś chce koła z F1, jeżeli nie, no to po prostu sobie tu kurwa zakłada koła Benego, jakie tam chce oznaczyć, czy to kurwa klinsy, bildoksy, czy spirale, czy kurde inne tam kolor, ten kolor, też te kurwa obwódki, to już zabawa to do was. No ci co mają te programy wiedzą o co tu chodzi. A tu tylko się pobawię jakieś kolorki, bo to zielony tam wyjdzie mi, to i kolor zielony kół dam, takie tam pierdołki. No ale tak jak mówię, no ten to jest akurat na, ja robię na przykładzie F1, no jak modować pojazdy, no to wiedzą ci, którzy mają te programy, no to tu nie będę się dalej rozwoził. No ale jak już skończymy właśnie sobie modować, tutaj jest, mówię, tak jak mówię, na F1, no ale można dawać sobie koła Benego, nie trzeba robić, wcale nie trzeba pobierać tych plików, no ale jak ktoś chce założyć ten, założyć sobie na przykład koła F1 na jakiś samolot, także nie ma problemu. Tylko musi mieć ten plik, który ja tu wrzucę w opisie. Dam link do pobrania. Wtedy można sobie wybrać obojętnie jaki samochód czy samolot, byle nie z czarnej listy i nie ruszać nic już w kołach. Byle był tam znak zapytania. Trzeba coś tak kliknąć, żeby był ten znak zapytania. Wiem, że to skomplikowane trochę do niektórych, co nie wiedzą o co chodzi, no ale no i jak już tu wszystko sobie pomodujemy, zapisujemy, to znowu teraz Save Wizard,
otwieramy to Advanced Click Mode, dajemy tą zawiniętą strzałkę Import File, ten plik, który edytowaliśmy. No ja tu wrzucam swojego już wcześniej przygotowanego gotowca. Otwórz. Klikam 0. To zamykam. Apel, żeby zapisać. Jak mi się zapisze, odpinam pendrive'a, pyta do konsoli. Tam kopiujemy tego naszego save'a na konsolę i odpalamy GTA. W sumie to miałem tylko pokazać metodę, jak przenieść ten samochód i go tam zapisać, skopiować. No potrzebny do tego jest działający nadal glitch do kopiowania od znajomych. Bo wszystko zamykamy, tak jak mówię, odpinamy pendrive'a, ustawienia, zarządzanie zapisanymi danymi. GTA mi się zamyka, zapisane dane na USB, skopiuj do pamięci masowej, zaznaczamy, kopiujemy, no i odpalamy GTA. Odpalamy sobie GTA, wczyta nas tu na fabułę. Jeżeli nas wczyta na fabułę, wtedy klikamy start, gra, wczytaj grę i wczytujemy sobie ten zapis, który tworzyliśmy. Wczyta nas jeszcze raz do fabuły. Wtedy musimy koniecznie przejść na online, obojętnie sesja dla zaproszonych i wrócić z powrotem na tryb fabularny. Musimy to zrobić, wejść na online i go opuścić. Odrodzenie tutaj akurat nie ma znaczenia, bo to nie jest, no metoda jest ta sama co Frozen Money, ale nie muszę się tu, mogę sobie odrodzenie nawet ustawić na kasyno, no ale jak już dobra. Byliśmy na online, to jest potrzebne, żeby mieć te niebieskie akcje, które są na mapie. Jeżeli ktoś je ma ukryte, musi w ukryj opcję w interakcji sobie je włączyć. Jak jesteśmy z powrotem na fabule, używamy albo kodu, albo lejemy jakiegoś Sora, żeby zdobyć jedną gwiazdkę pościgu. No i tak. Na PlayStation to jest R1, R1, kółko. R2, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Przyjeżdża policja, trzymamy wciśnięte options. Podniesie Franklin, czy tam obojętnie, która postać, ręce do góry, puszczamy options. I to robimy tak jak z Frozen Moneyem już. Idziemy na online, wybieramy, wybierz postać, tylko sobie zaznaczamy. W ustawienia, sieć, na podwójne kliknięcie PS-a, połącz z internetem, rozłączam, włączam internet. I tu robię, akurat ja klikam raz na dół, raz do góry krzyżykiem i klikam dwa razy X. Tu miałem za szybko, wchodziło mi w szarki. Drugi raz też miałem za szybko, czyli dwa razy PS-a, rozłącz, połącz, D-pad na dół, do góry, dwa razy ja klikam X-a. Tu pokażę w zwolnionym tempie. Rozłączam z internetem, połączam od razu, dwa razy klikam PS-a i tutaj D-pad na dół, D-pad do góry i dwa razy X. Bynajmniej ja tak robię. W tle widać, że mi tam przeskoczyło na wybierz postać i mam ten komunikat usługi sieciowe Rockstar niedostępne. I właśnie ten komunikat musimy mieć. Teraz, no to nie muszę mówić, no było pokazywane. Dołączamy do znajomego, który jest na sesji dla zaproszonych w lobby tytanicznej roboty. Klikamy dołącz do gry. Czekamy sobie 7, 8, 10 sekund i spamujemy X, żeby potwierdzić tam wszystkie komunikaty, jakie wyskakują. Na dole po prawo będziemy mieli dobieranie graczy, dołączanie do sesji, dołączamy do niego jeszcze raz, mamy znowu ten czarny komunikat, go już nie potwierdzamy, tylko on sam nam zniknie, jak nas wczyta na sesję, wyskoczy kolejny, kurde, czarny komunikat, go anulujemy po prostu. Jak już jesteśmy na sesji postacią z fabuły, no udajemy się tam na posterunek policji, D-pad w prawo, wykupujemy auto, które było tam odholowane, udajemy się pod kasyno. Teraz znajomi właśnie, potrzebujemy do tego jeszcze z dwóch znajomych,
nawet najlepiej trzech. I robią tam właśnie, glitchują się pod kopiowanie od znajomych. Czyli no, do kopiowania od znajomych działa już chyba ponad miesiąc, także każdy już chyba zna tego glitcha, nie będę tam specjalnie wklejał linku. Jak oni tam się tutaj ładnie tu zgliczują, czyli ten nagły wyścig, no trzeba tu niestety właśnie uważać, bo to już się robi na sesji publicznej, nie dla zaproszonych, no bo skoro ja wbiłem z fabuły, jestem gdzieś na publiczny, no tu trzeba uważać na tych czubków, co wokół się kręcą. Sorry, może chujowo to trochę tłumaczę, ale teraz jest najważniejszy moment. No Frozen Money jest do obejrzenia, jak i u mnie, tak i u Pei, Opsiego, u Bucha, na różnych innych zagranicznych kanałach. Tu nie będę specjalnie powtarzał, co robić, żeby zrobić tego Frozen Money'a. Tu najważniejsze jest od tego momentu właśnie, co ja muszę zrobić, żeby to auto, które przenoszę z fabuły, żeby znajomi mogli je zapisać. No tu akurat skopiował i w tym momencie, jak znajomy wsiadał mi do tego samochodu, który ja tam podstawiłem, no znaczy jeszcze nie jest podstawiony, ja tam się ukryłem, żeby mnie nikt nie zabił, ale no kurwa, ten ziomek tu wsiadł, a ja z drugiego kąta dostałem niebieski ekran, bo niepotrzebnie opuściłem ten nagły wyścig. Także tam film mi ucięło, jak tylko znajomy wsiadał do samochodu, wciągnęło go do mobilki, tak ja dostałem niebieski ekran. Tutaj sobie podbiegam znajomemu pod mobilkę, żeby on miał ten komunikat wejdź sam. On klika wejdź sam, ma czarny ekran. Najlepiej chwilę, niech sobie na nim poczeka. No i tu właśnie ja opuściłem nagły wyścig i właśnie przez to dostałem tego blue screena. Jakbym może nie opuścił tego nagłego wyścigu, to bym mógł dograć filming do końca. No jeżeli tu znajomy teraz skopiuje u nas to auto, no to musi później nam je oddać. No niestety. Znajomy tam już kliknął wejdź sam, to teraz ja mogę. Tu jest koło kasyna takie niebieskie zdobywanie. Wjeżdżam w to zdobywanie, wysiadam z pojazdu w tym niebieskim kółku i daję po prostu dipad w prawo, żeby je rozpocząć. Jak mnie wczyta do lobby, od razu je opuszczam, kawałek sobie odbiegam, a tutaj znajomy musi cierpliwie poczekać chwilę na ulicy, auto mu się zrespi. Wtedy wsiada w nie, podjeżdża pod mobilkę znajomego, żeby tamten mógł je od nas skopiować. Jeżeli on je od nas skopiuje, no to my wtedy możemy albo wyłączyć GTA w pizdu, wejść normalnie już bez żadnego glitcha i robić skopiowanie od znajomych, żeby znajomy nam oddał ten pojazd, który przenieśliśmy z fabuły. Także tu jeszcze raz powtórzę. Koło kasyna jest zdobywanie taksiarz. O, dokładnie. I tam wjeżdżamy autem, które przenieśliśmy z fabuły, dajemy dipad w prawo, wciąga nas w lobby. Lobby opuszczamy, odbiegamy kawałek. Znajomemu respi się to auto, zabiera je i podstawia drugiemu ziomkowi, który je od nas kopiuje. Potem my musimy już, żeby je odebrać od znajomego, no od niego je skopiować. Go mówię, tu mi ucięło filmik. No ale jak się kopiuje, wiecie, ważne, że tam, bo tak ani my się nie widzimy. My ich widzimy, oni nie widzą nas, nie widzą tego auta. Bez tej akcji, niebieskiej akcji tego auta tam znajomy nie będzie widział i go nie skopiujemy. Także jeszcze raz mówię, no tu jest najważniejsze, rozpocząć ten zdobywanie. Tam jest taksiarz, dipad w prawo, wciąga w lobby, opuszczamy. Znajomy widzi nasze auto, wsiada i podstawia je innym znajomym, którzy właśnie są gotowi już do skopiowania tego auta. Mam nadzieję, że coś z tego zajarzyliście. Nara.